I never pictured my first trip to DC would be like this. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Division 2, z nami Stes. Siemano. Cześć, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, napiszcie komentarz, wbijajcie też na streamy. Został nam tutaj ostatni punkt kontrolny na tym mapie, do którego właśnie zmierzamy. Polecam też mój kanał. A ja nie. Chwalcie. Jest słaby, nie polecam. Ale macie w opisie. Rozwaliłem molotow. No właśnie, ja też zacząłem jego chwalić, tak sobie zdałem sprawę, bo w tym momencie nie rozwalam. To jest jeszcze tak oznaczone w powietrzu, że no... Czemu nie mogę tu już odpalić tego? Bo musisz wejść. Czekaj, wejście z drugiej strony. I can do it. Or no. To w ogóle jest ten punkt, czy to nie jest to miejsce? Czekaj. A, to jest to. To jest to. Reinforcements en route. Ten drona wpuścił. Pal się. Ty też się pal. A gdyby ci tak rzucić tam nejda. No nie da się wrócić, bo tam nejda. Dla chcącego nie zgrudnuje. Idzie bydlak. No. O, z młotkiem to w ogóle jest super ekstra. Ty, ja mam plecy. Ja pierdzielę, nie? Co ten koleś robi na plecach? Ła, młot. Ty, ja zginę zaraz, nie? No ja już zginąłem. Siema. A ty też zginąłeś? No, z młota mnie na chwilę wziął. Jak on żyje? Nie wiem, on jest kurna jakiś... W ogóle ten typ z tyłu fioletowy się pojawił, nie? Ja oni mogą nas zrespić? Tak się zastanawiam, bo tu jest ich w sumie sporo, nie? Daleko masz respa? Czekaj. No gościu, przebiegłeś koło mnie, zamiast mnie podnieść, to się poszedłeś wywalić też. Powiem tyle. No kurde, daleko. Nie wiem, co jest bliżej, czy się zrespić na terenie tym... obok Białego Domu, czy tym... Co jesteśmy? O matko kochana. Chyba na tym punkcie kontrolnym koniec świata się lubi zaraz. Tam. No bez jaj, no przecież stary, no. Koleś wszedł mi na plecy i zjechał mi całe HP, nie? No mi gościu z młotem na hita, nie? Czy tam w ogóle nie powinno być typów? No to jak tam wchodzili nasi, to tam już nie powinno być ludzi. Bez sensu. Bez sensu, nie. Respisz się i kurno, zostajesz w plecy praktycznie. Od miejsca, gdzie w ogóle powinni przyjść twoi teammate'i dostałem, nie? To jest... No, dlatego mówię, że...
Ja głupio, że czekamy na ludzi i z tamtej strony przychodzą. Ale lipa. Ty no, ale to jest bez sensu, ty, bo misję na przykład główną przeszliśmy bez w ogóle zginięcia, nie? A nie możemy punktu kontrolnego odbić, bo mam jakiś menel wchodzi na plecy, no bez jaj. Nie, zamiast pistoletu mam teraz dwururkę. No w sumie dobry pomysł. Porada. Cały czas restartować grę i zbierać magazyny z punktów kontrolnych. Tak się farmi. Ja wiem, czy oni się tu biją nadal, czy nie. Ale mam już tak dosyć tej gry, że chcę już tego Assassin's Creed'a nagrywać, nie? Że już kończmy tą grę i idę na Assassin's Creed'a, nie? Cześć, że oni jeszcze zginęli prawie. Akurat do Origins'a to ja bym takiego zapomniał. Już ja się nie odzywam, jak mi Tibia chodzi w 170 FPS. Co ty masz do kompa, stary? Wszystko było dobrze. Ja pierdzielę, ile to ma HP, ile to trwa, no kurwa mać, no. Czy jakaś menelica wchodzi kuźwa w ten? Weźmy go, ściągnijmy, bo zaraz oszaleje. Tak jest, w końcu, ja pierdzielę. Aha, to była jeszcze ta pierwsza fala, nie? To byli ci goście, którzy jeszcze stąd nic... Ja pierdziel. Bez jaj. Ale Hagwar. Jak wleciał. Wjechał w ciebie jak w garaż. Merol go zręcznego. I skończył się dronik. A zaczęło się tarcie. No, chcę rozłożyć ten. Już nie rozłoży nic. Cześć, do beltóweczki. Jej, w końcu. Dobra, walić was wszystkich. 25 level. No. Złoty item. Uła. Było warto. Dwa fioletowe. I niebieska snajpa, nie? Lol. Co tu złotego mi poleciało, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Na pewno zasobnik jeszcze mam do otwarcia.
Dobra. Plecak jakiś mamy. Fioletowy lepszy od złotego, no leż. Złote te, na kolanniki, dobra. I kabura. Fioletowa, dobra, nice. To ja jestem ready już. To idziemy tutaj teraz. Do kryjóweczki. Kolejnej, na następny obszar. Kończymy kurde ten obszar już w takim razie. No tu są jeszcze goście. Czemu nie? Lepsze pytanie, czemu oni są w ogóle fioletowi, nie? Ja w ogóle to stwierdzam, że mam w to wywalone, bo droga mnie prowadzi tak inną wyjściem. Więc srał ich pies. Ja sobie idę. Niech się męczą. Kurde, jakie tu przejście znalazłem, stary. I wywalone we wszystko. Food supplies detected. Ała. Jeszcze fioletowy jest o tym, za kamieniem. Albo za sałatą. Leży. A tu w ogóle weźcie do tej krówki już. Szybko poszło. Długie shorty jeansowe, lekko sprane. Looks like a division agent took his work home with him. Quite literally. He's left you plenty to follow up on. If you see him around, be sure you say thanks. Jak miło, że mi się biurka nie załadowały i wszystkie laptopy są w powietrzu. Shade tech cash detected. Gdzie jest on? Szafka do sprzedawania tu. Dobra, szafeczka. Cyk. Już widzę, ile będziemy robić ten obszar. Trzy misje. Trzy punkty kontrolne, dwie misje poboczne, jedna misja główna. To będzie w parę minut. No to dawaj, pierwszy kontrolny i kończymy. Nawet odcinek. No jak kończymy odcinek, jak dopiero 15 minut nawet nie ma. Chyba sobie jarasz. Nie. Też jedną rzecz dopiero zrobiliśmy. Ja bym poszedł na misję poboczną w sumie. Tam tutaj. Tak szczerze mówiąc. No to punkt kontrolny. Nie, chodź na misję poboczną. Zwłaszcza, że możemy się tepnąć do misji głównej, która jest obok. I przejść stamtąd. Bo to jest zaraz obok. Outcasts have been seen emptying blood bags into crates inside the relief camp by the Potomac River. Find out what they're planning and put a stop to it. Łatwiutko. Przeładowane, przeładowane. Dobra. Tak, we did it. Chyba ja to zrobiłem, a nie wy. Ani my. Jak te NPC-ty sobie łatwo dopisują nasze zasługi, nie? Ja nie wiem. Heads up, agent. Outcasts are roaming the grounds.
Jeszcze biegną. Ten co wchodził na ten daszek to geniusz był jakiś, nie? Plecami do nas. Na pełnym wywaleniu. According to Isaac's analysis, the crates are laced with contaminated blood. Could be green poison. Use incendiaries to sterilize it. Palimy. Czyż byłeś przed chwilą w kryo, co mogłeś sprzedać wszystko? No nie wiedziałem. Goście przyszli, a ja sobie będę palił skrzyneczkę. Wow. Co to mi się przyczepiło do pleców, ty lol? Ty w niego strzelasz z pompy z takiej odległości. Tak. Plecy mam, są u mnie na piętrze. To, że tak powiem, z miotaczem ognia. Wow. Przez ten ogień tego typa nie widzę, nie? Snajper jest to po prawej na górze. Był. Reloadzik. Gościu, wyjdź do tego kamienia, no. A jak się posłuchał, nie? Cyk na dół. Podpalam drugą. Nie strzelaj do Polaka. Chyba klucz ci wyleciał. Super. Modyfikacja do tarczy złota, której nawet nie wiem jak użyć. A my jeszcze koleś. Great job, agent. Now get out of there. Oczywiście, jakby inaczej, nie? Czemu ja kurwa dostaję zawsze w plecy z jednej i z drugiej strony? No o co chodzi w tej grze? Ja pierdzielę. No już myślałem, że ciepieje, nie, z tym kolesiem. Cały czas tu siedział i siedział, nie?
Idę na górę. O kurwa, zobacz ile mam HP. Jeszcze koleś do mnie wchodzi. Złoty, no chyba cię porąbało, gro. Złotek. Ja pierdzielę, nie? Super, że daję, żeby mój dron go atakował, mój dron ma w niego wywalony. Czemu z nim dron nie biegniesz? Ty, tu się kończy miejsce, ty. Tu już nie ma gdzie uciekać dalej. Kewa nie ma. Dobra, leży. Ja pierdzielę. Ała, 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 ała. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Czekaj, krowę przeładuję. Masakra. To jest misja poboczna? To jest misja poboczna, to jest jakiś menel... Menelowice, kurde, ty. Co to jest za miejsce w ogóle? Jeszcze gdzieś tu ktoś jest, nie? I weź za cholerę go znaleźć nie można, nie? Się schował pewnie gdzieś za murkiem. Strzelił gdzieś, tylko nie wiem gdzie. A, spadł mi przed głową. Leż. Jeszcze kolejni wybiegli, o co chodzi? Misja zakończona, a tu kolesie wychodzą. Powiem, że muszę na nich iść, żeby na górę się dostać. O, masz pecha. No gościu, wychyl głowę. Leży. Dobra, wychodzimy. Kurde, syf w Toruniu jak na urzędniczej normalnie tutaj na tej ziemi. Kappa. Dobra, gotowe. Prowadzi zwiat, to niezły zwiat. Ja pierdzielę. Tu mamy punkt kontrolny. No, możemy tam pójść jeszcze. To jest niedaleko w sumie. Stacja benzynowa nad rzeką. Cześć, piesku. Żegnaj, piesku. He. Nie lubię psów. Electronic device detected. Ale mi się waż to zbierać, nie? Mam już dość misji pojawiających się znikąd. Koleś z łuku strzela w plecy, nie? I cyk. Dobra, HP mi się przynajmniej odnowiło. Fuck off and die. To nie jest napis na tym. One road and through sand ways. No more gas. Gas, good luck. Czekaj, one road, a thousand ways. Czekaj. No co? Ale miejscówkę sobie zająłem, stary. Serio?
You! The fire! Gość mi tu wszedł! Gdzie ty jesteś, stary? No, no, no. O, spoko, bo ja już ginę, nie? Mam tak mało HP, że nawet nie zdążę zbrać. Zginij się tak nie do mnie. Ja pierdzielę, nie? Bez jaj! Daj, odwróć się i odwróć się gdzieś i się tepnij do mnie. Myślałem, że ty na górę ze mną wejdziesz. Myślałem, że ty na górę ze mną wejdziesz, nie? Żeby ten, z drugiej strony patrzeć. Ty gdzieś tam na dole został. Znajdziecie się, nie mogę na ciebie tepnąć. Dobra, mogę. No szczęście, bo mam złotego. O, granat mi się odbił. Szybciej po tej drabinie. Ale bo tam jest druga drabina z drugiej strony. A z tej strony są nasi za tą drabiną. Pamiętaj, że nie musisz się wychylać, żeby się... Gle jeden jest za płotem, nie? Ostatni jest za płotem, nie? Z tyłu. No i dobra, i teraz niech przyjdą tamci jeszcze następni. Detecting additional hostile contacts. Nas się tak wydarzy, że myślałem, że są za nami. No ale to jest kąt chujowy. Ile razy ja już strzeliłem do tego kolesia malinekina, który tam stoi, nie? Bo mi się pędzi. Nie widzę tego złotego teraz. Czyli z lewej jest jeden. A, zaskoczyłem. No, super. Dobra, leży. Ja pierdzielę. Wszystko super, nie mam miejsca wyku. No to nieźle ci powiem, żeś poszalał, na górze jest. Jak lubię. Agent, thanks for your help. Siema, przyszłem, bo miałem blisko, żeby pootwierać skrzynki. Ze słabym lootem. Serio słabym. No, demontuję. Wszystko. No
Lol. No poważnie nic ciekawego tu nie dostałem, nie, tak szczerze mówiąc. Dostałem snajpers, który daje 6000 na hita. Tak to nic ciekawego. Maskę lepszą mam tylko trochę. Plecaki gorsze. Rękawiczki gorsze. Pistolet gorszy. Kabura gorsza. Bez sensu. Dobra ludziska, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę. Subie na kanale z dzwoneczkiem. Możecie też napisać komentarz. Wbijajcie w linki w opisie i na kanał Steza, który też jest w opisie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, hej, siema Stez. Siema.